Dzień dobry, kochani, witam serdecznie. I zaraz na początku roku zajrzałam z ciekawości, jaki to będzie mój osobisty rok numer w 2016, bo jako uniwersalny rok to jest rok numer 9. Dlaczego 2 plus 1 plus 6 równa się 9? Natomiast jak dowiadujemy się, jaki nasz osobisty rok? Po prostu miesiąc urodzenia dodajemy do dnia. Ja wiem, że wy to robicie odwrotnie, ale to nie ma różnicy. Mój akurat jest luty 23, więc dodajemy 2 plus 2, 3 jest 5, jak widzicie. Wszystko tu pięknie pokazuje, także każdy powinien zrozumieć. I to sprowadza się do 7, czyli ja jestem nawet podwójną siódemką na koniec. Jeżeli 7 dodamy do 9, wychodzi 16. Jest to, narysowałam to w ten sposób, bo to wszystko okaże się akurat dla mnie albo dla kogoś jeszcze tam bardzo ważne. I też sprowadza się do siódemeczki, więc podwójna siódemka. Czyli mój rok osobisty numer 7 w roku 2016. Co to tak naprawdę oznacza? Wiecie, tak naprawdę od razu na dzień dobry powiem samotnik. Okej. Okay. To jest to, co numer 7 oznacza. Spirytualistyczny, ale samotnik. No ale idźmy troszeczkę, zagłębmy się. No i właśnie dokładnie, zagłębić się w samego siebie. Odkryć siebie. Zadać sobie bardzo głęboko znaczące pytania. Czyli to nie jest, co jest moim partnerem, co jest moim sąsiadem, co jest jeszcze z kimś innym. Ci, którzy są siódemeczkami, to w każdym roku, osobistym numerem 7, rok to jest zagłębienie się w siebie samego, czy w siebie samą. A więc dajemy sobie więcej czasu, poświęcamy więcej uwagi dla swoich osobistych potrzeb. Dla tego, co chcemy osiągnąć. Czego pożądamy, czego pragniemy. I muszę wam od razu powiedzieć, że te wszystkie miejsca, które mają dużo szumu, pamiętacie, jeżeli oglądaliście filmik na 2016 rok jako rok małpy, który zaczyna się w lutym, to będzie właśnie rok, który absolutnie nie będzie ze mną współdziałał, czyli albo z tymi urodzonymi w roku numer 7. Bo kiedy będzie tyle szumu, zamieszania, przyglądania się wszystkim innym, to ludzie w tym roku numer 7 jak ja zechcą się od tych miejsc, sytuacji szumnych i szumiących ludzi, od tego zamieszania, od dramatu, tych dramatycznych sytuacji, głośnych i tak dalej, absolutnie zechcą się odsunąć, otworzyć drzwi i uciekać, gdzie pieprz rośnie. Co jest dobre w tym roku, to jest wyobrażanie sobie, czego ja tak naprawdę w życiu chcę. Czyli nie tylko powiem i zrobię plan, tak jak ja, nie wiem, czy kochani zrobiliście, ja to nagrywam 2 stycznia 2016 roku. Pierwszego, czyli wczoraj, narysowałam sobie plan, który w moim przypadku było 11 punktów, które w tym roku chcę osiągnąć. I oprócz tego, że wiem, czego chcę, to jeszcze w tym roku numer 7 będę musiała sobie to potrafić wyobrazić. Jeżeli potrafię sobie wyobrazić to, czego pragnę, to to osiągnę. I to jest ogromnie ważne. Jest to ważny rok z powodu ujawnienia się wielu sekretów. To jest to, kim ja naprawdę jestem. Ja zagłębię się jeszcze bardziej. Ja będę kształcić się, uczyć w tym kierunku, co mnie naprawdę interesuje, i to mogą być odkrycia, czego ja się sama jeszcze nie spodziewam, bo to jest naprawdę początek roku. I nagle będzie eureka.
To jest to, co ja chcę robić. Więc to jest właśnie to wewnętrzne odkrywanie siebie samej, samego. Ci, którzy są urodzeni w znaku ryb i raków, albo 7, 16 lub 25 dnia miesiąca, nawet jeszcze będzie ważniejsze. No ja akurat jestem rybą, a tu dodatkowo jest 2 i 3, 5, 2 i 5, 7, ale to jest 25, tu jest 16 i podwójna siódemka, więc dla mnie powinien to być naprawdę bardzo ciekawy rok. I na pewno dla wielu z Was. Ale także, kochani, sekrety odnośnie innych. Czyli na przykład zawsze chcieliście coś wiedzieć. Czuliście wewnętrznie, że nie wiecie wszystkiego, że jest jakaś tajemnica, może nawet wiele tajemnic. Ktoś przed Wami coś ukrywa, ktoś chowa. Wierzcie mi, w tym roku wyjdą na jaw. To jest właśnie do tego rok. Nagle bom! Już ja wiem. Albo sam człowiek się dowie, albo ktoś coś powie, albo będziemy wiedzieć, gdzie zajrzeć, jakie zadać pytania, te tajemnice wyjdą. Jeśli chodzi o miłość, od razu powiem, nie jest to najlepszy rok. Jeżeli ktoś pragnie miłości, pragnie znaleźć kogoś bardzo, do tej pory pragnął, dlaczego nie najlepszy? Dlatego, że w tym roku wcale nie będzie to takie ważne. W roku osobistym numer 7. Ważne jest, żeby siebie pokochać, żeby siebie zrozumieć i żeby siebie odkryć. To jest rok na to. Chyba, że znowu potraficie sobie wyobrazić tego idealnego partnera, na którego czekacie, którego pragniecie. Wyobrażać to sobie. Jak wygląda, jak się przy nim czujemy. Przyjdzie. Jeżeli odrobicie pracę domową tak jak trzeba. Ale to jest znowu, kim ja jestem, po co ja jestem, po co ja się w ogóle urodziłam, po co przyszedłem na ten świat. To są właśnie te pytania do zadawania w tym roku. Jeśli chodzi o zdrowie, kochani, to pamiętajmy, że ponieważ ten rok raczej powinien być spokojny, lubimy ciszę. Lubimy odsunąć się od wszystkiego. Więc gdziekolwiek będzie jakaś nerwówka, dramat gdzieś się rozgrywał i będziemy podirytowani, więc faktycznie można ten stres zacząć zdrowotnie odczuwać. Więc musimy uważać, moi kochani, moje drogie siódemeczki tegoroczne, żeby wysypiać się, medytować, spacerki na łonie natury. Oddychać prawidłowo. Sprawdźcie, ja mam dużo filmików na te wszystkie tematy i jak najwięcej wypoczynku. Teraz, nieważne jak będziemy zajęci, ile będzie pracy do wykonania, musimy znaleźć czas, żeby spacerować, albo biegać, uprawiać gimnastykę, może yoga. A może taniec? No to akurat dla mnie najbardziej. Nie w wielkich tłumach, włączam sobie muzyczkę w domu i jakże, szczególnie swój modern talking, ile razy ich słyszę, no po prostu nie mam mowy, żebym siedziała. Jeśli chodzi o karierę, w roku numer 7 powiedziałabym, że jest duża szansa, że albo przejdziesz na emeryturę, albo spowolniejesz. Czyli pogoń za pieniądzem w tym tłumie, wdrapywać się na szczeble kariery. Raczej nie będzie to tak ważne. Raczej będziemy zadawać sobie pytania, czy ja jestem we właściwym miejscu, czy ja robię to, co ja naprawdę chcę robić, czy mieć ten biznes, czy tę karierę, czy ja rzeczywiście jestem wokół ludzi, którzy interesują mnie, gdzie czuję się dobrze, czy może nie? To będą te ważne pytania w tym roku. I znowu sekrety. Wszystko wyjdzie na jaw, nawet w pracy, odnośnie pracy, bo na przykład odkryjecie, że w dzieciństwie zawsze marzyliście o czymś zupełnie innym niż to wykonujecie i pomyliliście się zupełnie z powołaniem, i teraz będzie czas, żeby to naprawić.
A więc to jest bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o podróż, co to zawsze mnie się usta od razu uśmiechają, jak słyszę ten wyraz, to będą podróże na wieś, gdzie jest cicho, lasek, gdzie jest dolinka piękna, gdzie rzeczka lub jeziorko, okay? Gdzie można oddychać świeżym powietrzem, gdzie poczuć się można lepiej i ściskać, kochani, te drzewa jak najbardziej i zapuszczać z nimi korzenie. Buziaczek do słoneczka, oddychać świeżym powietrzem, a świeże powietrze tam, gdzie jest najmniej ruchu, najmniej samochodów. Oczywiście jest to ono najzdrowsze. Także myślę, że dla nas bardzo dobre są miejsca, gdzie są inne kultury i inne narodowości, inny język nawet, ale miejsca, które mają jakieś znaczenie, na przykład Indie, może Izrael, co dla niektórych, miejsca bardzo spirytualistyczne. Góra Shasta w Kalifornii jest na przykład takim wspaniałym miejscem, albo Sedona w Arizonie, w której ja byłam i powiem Wam, ja te vortex, te miejsca ja naprawdę czułam. The Blue Mosque w Istambule w Turcji, Australia, Egipt, Tybet, Bali, Stonehenge w Wielkiej Brytanii, Peru, Japonia, te wszystkie miejsca, gdzie lecimy i czujemy, że są stare, że są naprawdę miejscami, o których zawsze marzyliśmy, żeby zobaczyć do jakiegoś stopnia, jak na przykład te piramidy w Egipcie. No może akurat tam jest nie za bardzo będzie bezpiecznie, gdzie niebezpiecznie nie ma co się wpychać na siłę. Niemniej jednak jest bardzo dużo, wiem, że i Irlandia i wiele innych miejsc, gdzie nagle mamy ochotę to zobaczyć. To mogą być Hawaje, oczywiście moje ukochane Hawaje, które są bardzo spirytualistyczne, szczególnie Wyspa Maui. Także tu będzie ten olbrzymi popęd w tę stronę. I to będzie naprawdę zdrowe. Tak samo jak, kochani, i pobyt na wsi, nad jeziorkiem. Czy nad rzeczką płynącą, wstąpić do niej i oddychać świeżym, zdrowym powietrzem. Jak najwięcej tlenu. Także, kochani, mam nadzieję, że Wam odrobinkę pomogłam dla tych, którzy, jak ja, mają osobisty rok numer 7. Jeżeli ktoś ma inny, pamiętajcie, na mojej stronie internetowej, która jest pod filmikiem, na Angel Readings with Grace, jest kilka serwisów, ale jeden jest super, który mówi o astrologii i numerologii, o portrecie takim astrologiczno-numerologicznym. I to jest właśnie, nawet przy czytaniach, ja staram się ten numer od razu odkryć, nawet w czytaniach z kart angielskich. Jeżeli ktoś tam dodatkowo dodaje sobie astrologię, numerologię, chcę na ten temat mówić, ponieważ to jest ogromnie ważne. Z tego jednego numerku zobaczcie, ile już wiemy, czego spodziewać się w każdym roku, ale szczególnie teraz w 2016, który naprawdę jest takim przełomowym rokiem, który kończy dużo rzeczy i będzie zaczynało się potem w 2017 zupełnie coś innego. Także jak najwięcej wiedzieć o sobie. Pamiętajcie, wiedza to power, to jest siła. Także ja zawsze gorąco polecam dowiedzieć się o sobie jak najwięcej. Kochani, buziaczki, uściski i wspaniałego 2016. Powodzenia, bye.